Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Trzeba zapobiec katastrofie ekologicznej. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 17 stycznia 2001 roku. W odczytanym przed chwilą hymnie pochwalnym, psalmista wylicza wszystkie stworzenia, nazywając je po imieniu. Na wysokościach pokazują się aniołowie, słońce, księżyc, gwiazdy i niebiosa. Na ziemi poruszają się 22 stworzenia, tyle ile liter liczy alfabet hebrajski, co oznacza pełnię i całość. Wierny jest niejako pasterzem istnienia. To znaczy tym, który prowadzi do Boga wszystkie istoty, zachęcając je, by śpiewały pochwalne Alleluja. Psalm wprowadza nas jakby do kosmicznej świątyni, której sklepienie stanowią niebiosa, nawy części świata. A w jej wnętrzu śpiewa Bogu chór stworzeń. Ta wizja mogłaby z jednej strony przedstawiać raj utracony, a z drugiej raj obiecany. Nieprzypadkowo horyzont rajskiego wszechświata przedstawiony przez Księgę Rodzaju u samych początków świata ukazane jest przez Izajasza i apokalipsę ukresu dziejów. Dzięki temu widzimy, że harmonia człowieka z bliźnimi ze stworzeniem i z Bogiem zawiera się w planie zamierzonym przez Stwórcę. Plan ten był i wciąż jest naruszany przez ludzki grzech, którego źródłem jest inny zamysł, również przedstawiony w Księdze Rodzaju, gdzie opisane jest narastanie napięcia i konfliktu z Bogiem, z bliźnim, a nawet z przyrodą. Kontrast istniejący między dwoma planami ujawnia się wyraźnie w powołaniu ludzkości, o którym mówi Biblia, oraz w konsekwencjach spowodowanych przez niewierność temuż powołaniu. Człowiekowi zostaje powierzona misja ma on panować nad stworzeniem, by ukazać wszystkie jego możliwości. Jest to władza delegowana, udzielona przez Boskiego Króla, u samych początków stworzenia. Gdy mężczyzna i niewiasta, stworzeni na obraz Boży, otrzymują polecenie, by byli płodni, by rozmnażali się, zarudniali ziemię, czynili ją sobie poddaną i panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi istotami żywymi, pełzającymi po ziemi. Święty Grzegorz z Nysy, jeden z trzech wielkich ojców kapadockich, komentował: Bóg uczynił człowieka w taki sposób, aby mógł on sprawować swą funkcję króla ziemi. Człowiek został stworzony na podobieństwo tego, który rządzi wszechświatem. Wszystko to wskazuje, że od samego początku jego natura nosi znamie królewskości. Jest on żywym obrazem, który przez swoją godność uczestniczy w doskonałości Boskiego Wzoru. Jednakże panowanie człowieka nie jest absolutne, ale służebne. Jest to rzeczywisty odblask jedynego i nieskończonego panowania Boga. Dlatego człowiek powinien je wypełniać z mądrością i miłością, uczestnicząc w niezmierzonej mądrości i miłości Boga. W języku biblijnym, wyrażenie nadać imię stworzeniom mówi o owej misji poznania i przemieniania stworzonej rzeczywistości. Nie jest to misja absolutnego i niepodważalnego władcy, lecz sługi Królestwa Bożego, powołanego do kontynuowania dzieła Stwórcy, dzieła życia i pokoju. Jego zadaniem, określonym w Księdze Mądrości, jest rządzenie światem. W świętości i sprawiedliwości. Niestety, jeżeli przyjrzymy się różnym regionom naszej planety, zdamy sobie sprawę, że ludzkość zawiodła Boże oczekiwanie. Zwłaszcza w naszych czasach, człowiek lekkomyślnie zdewastował porośnięte lasami, niziny i wzgórza, skaził wody, zniszczył ziemski środowisko, zanieczyścił powietrze, naruszył systemy hydrogeologiczne atmosferyczne, spowodował pustynnienie żyznych niegdyś obszarów. Rozwinął w sposób niekontrolowany przemysł, depcząc z pogardą, by posłużyć się obrazem Dantego Alighieri tę grządkę, którą jest ziemia, nasz dom. Trzeba więc pobudzać i popierać nawrócenie ekologiczne, które w ostatnich dziesięcioleciach sprawiło, że ludzkość stała się bardziej wrażliwa na niebezpieczeństwo katastrofy, do jakiej zmierzaliśmy. Człowiek, który zamiast być sługą Stwórcy, stał się niezależnym despotą. Zaczyna rozumieć, że musi się zatrzymać w obliczu otchłani. Należy z zadowoleniem powitać także wzrost zainteresowania jakością życia oraz ekologią. Jaki nastąpił, zwłaszcza w społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju, których ludzie dążą już nie tyle do zapewnienia sobie podstawowych środków do życia, ile do globalnego polepszenia warunków życia. Ma być to więc nie tylko fizyczna ekologia, starająca się o ochronę środowiska rozlicznych istot żywych, lecz również ekologia ludzka, która będzie czynić ich życie bardziej godnym. Chroniąc istotne dobro życia we wszystkich jego formach, i przygotowując przyszłym pokoleniom środowisko bliższe zamysłowi stwórcy. Odzyskując harmonię z przyrodą i między sobą, ludzie wracają do ogrodu stworzenia i starają się, by zgodnie z zaleceniami biblijnego jubileuszu dobra ziemskie były do dyspozycji wszystkich a nie tylko nielicznych uprzywilejowanych otoczeni całym tym pięknem słyszymy głos twórcy którym przemawiają niebo i ziemia dzień i noc ten język to nie jest słowo to nie są mowy których by dźwięku nie usłyszano księga mądrości do której słów nawiązuje święty paweł sławi obecność boga we wszechświecie przypominając że z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę wysławia ją również żydowska tradycja hasycka gdziekolwiek idę ty gdziekolwiek przystaję ty gdziekolwiek się zwracam gdziekolwiek spoglądam znowu ty zawsze ty